Chcę się z wami czymś podzielić. Halleluja. Mam posłowstwo od Boga. Dzisiaj jest namalania konkretnego jarzma. Modlił się teraz Artur o ogień. Chcę wam powiedzieć, jaki miałam sen. Śnił mi się dom z dwoma mężami. Było mnóstwo ludzi z kościoła. I jeden mąż roztaczał bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, choć nie miał postawy ani urody. Natomiast przy nim było naprawdę bezpiecznie. Stół przy nim był zastawiony, ale kiedy patrzyłam na miny ludzi z kościoła, to widziałam coś takiego, że nie było tam satysfakcji i nie było tam, wiecie czego, tego czegoś w oku. Nie było tam tego błysku w oku. I w pewnym momencie wszedł drugi mąż. Był cały obtatuowany. Był, wszedł jak muzyka. Cały grał. I oczy wielu zabłysnęły pożądaniem. I to jest świat. Ten pierwszy mąż to symbol Jezusa, a drugi to symbol świata. Nie może płonąć ogień, jeśli się jest przyjacielem świata. Nie można być przyjacielem Boga i przyjacielem świata. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Ja seks uprawiam tylko i wyłącznie z jednym mężczyzną. Nie chodzę na grę wstępną do sąsiada. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji, żeby być właściwie nakierowanym, kiedy się przyjaźnimy ze światem. Dzisiaj jest namaszczenie, aby złamać to. Oczywiście, jeśli chcesz, ponieważ Bóg dał ci wolną wolę. Możesz grzeszyć, jak również możesz żyć świętym życiem i możesz nieść ogień. Decyzja należy do ciebie. Dziś zrób tak, jak chcesz. Powiedz, że chcesz być przyjacielem Boga i nie chcesz być przyjacielem świata. Nie można służyć dwóm panom. Nie ma takiej opcji. To kwestia miłości. Nie tego, czego wolno lub nie wolno. To kwestia miłości. Nie można mieć rozdartego serca. Nie można troszkę z Jezusem i troszkę z diabłem. Tak się nie da. Nie da się tak. Nie da się tak. On chce ciebie całego. Tak jak mówiliśmy na początku, on chce pierworodnych, pierwszych, pierwoci, tego co najlepsze, tego co najlepsze. To nie jest kwestia kładzenia rąk, to kwestia decyzji. Jeśli chcesz, to po prostu powiedz i wytocz wojnę. Pytanie teraz czemu? Wszelkim relacjom, które odciągają ciebie od Kościoła. To są proste rzeczy. Duch Święty będzie ci pokazywał. Duch Święty będzie ci objawiał. Ojcze, ja modlę się, ja ustanawiam, niech to namaszczenie, Ojcze, teraz usługuje ludziom. Niech to namaszczenie usługuje ludziom. Ty wiesz, jak reagujesz na świecką muzykę. Wiesz, jak reagujesz na świecką muzykę. Wiesz, że wtedy chcesz tyłkiem pomachać. To jest świat. To są proste rzeczy. Tu nie ma nic skomplikowanego. W Bogu nie ma zaciemnienia. W nim nie ma zaciemnienia, on jest światłem, on jest prawdą. On mówi dokładnie, on mówi wyraźnie, on mówi tak, że można być w stanie zrozumieć. On powiedział, że głupi na tej drodze nie spłonie. Szatulorosa, teraz, 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 teraz